möchte drei Stellen lesen, die einen gemeinsamen Ausdruck haben. Chciałbym przeczytać trzy miejsca, które zajmują się tym samym przedmiotem. Pierwsze miejsce to Księga Objawienia, drugi rozdział. Offenbarung 2, Vers 25. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Drugi rozdział, 25 wiersz. Objawienie, drugi rozdział, 25 wiersz. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Dann aus Lukas 19. Następnie z Ewangelii Łukasza, z 19 rozdziału. Od 11 do 13 wiersza. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, od 11 do 13 wiersza. A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Rzekł więc: pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min i rzekł do nich: obracajcie nimi, aż powrócę. Następnie z pierwszego listu do Koryntian, z 11 rozdziału. Od 23 do 26 wiersza. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, od 23 do 26 wiersza. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje dla was. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. We wszystkich tych przeczytanych trzech miejscach jedna rzecz jest wspólna. Mianowicie myśl o tym, że mamy coś czynić, dopóki Pan nas tu zostawia i jeszcze nie przyszedł. I to najpierw jest myśl związana z tym, że chrześcijaństwo cechuje się tym, że oczekuje na swojego Pana. Pan to też na samym początku powiedział: ja przyjdę wkrótce. Oczywiście trzeba to wziąć pod uwagę, że my mamy całkowicie inną rachubę czasu niż Pan. Dla nas 2000 lat to jest bardzo długi okres czasu. Ale my znamy też jedno słowo zapisane w liście Piotra, że 1000 lat u Pana to jak jeden dzień i jeden dzień jak 1000 lat. Ale z pewnością również też i odnosimy takie wrażenie, że ten fakt, że Pan nie postanowił jakiegoś konkretnego czasu przyjścia, auch dazu dienen soll, dass wir eine Erwartung in unseren Herzen wach halten.
ma służyć do tego, abyśmy w naszych sercach ciągle na nowo podtrzymywali nastawienie oczekiwania. Bo nie wiem, jakby nasze życie wyglądało, gdybyśmy wiedzieli, że za 2,5 roku przyjdzie nasz Pan. Nie mam zamiaru tutaj w tym względzie spekulować. Ale jeszcze raz chciałbym to powtórzyć. Pan chciałby zawsze utrzymać w naszych sercach świeże oczekiwanie na Niego. A gdy człowiek się już troszkę zestarzeje, to musi to przyznać, że to jest takie nastawienie, które bardzo często jest zmienne. Że czasami jest ono w naszym sercu mocniejsze, a czasami jest oczekiwanie słabszym. To w żadnym wypadku nie ma być dla nas jakimkolwiek usprawiedliwieniem. Ale jest to po prostu fakt, który ma spowodować, abyśmy byli pokornego usposobienia. I to z pewnością jest dzieło łaski Pana, że On nam ciągle na nowo o tym przypomina. I jeszcze dwa punkty spojrzenia możemy powiązać z przyjściem Pana. I są to rzeczy, które dotyczą naszego codziennego, naturalnego, naszego życia tu na tej ziemi. Bo w tym momencie, gdy Pan przyjdzie, to wszelkie cierpienia naszego ciała nam zostaną ujęte. Znam pewnego brata, który od narodzenia swego cierpiał na paraliż spastyczny. Jak długo go tylko znałem, to on swoje życie spędzał na specjalnego rodzaju wózku. Bo gdy był stan jego zdrowia bardzo zły, to jego ręce i nogi musiały być paskami przywiązane do tego wózka. I ten brat kiedyś powiedział: gdy Pan przyjdzie, to ja zeskoczę z tego wózka jak jelonek. Tak, na pewno jest wśród nas wielu takich, którzy mają jakiś trud, jakiś ból w swoim ciele. I będą z pewnością cały czas myślą o tym z radością, że gdy Pan przyjdzie, to się to wszystko zakończy. Ale jest również też i drugi punkt spojrzenia na tą sprawę. I ja myślę, że on jest znacznie wyższy niż ten pierwszy. I co do tego punktu widzenia, to Słowo Boże niezbyt wiele nam mówi na ten temat. A szczególnego rodzaju zdanie możemy sobie przyswoić z ust Pawła. Pierwsza myśl jest taka, że my wszyscy będziemy już razem u Pana. Drugie zdanie jest: ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. A ja mam ochotę się rozstać z tym życiem i być z Chrystusem, dlatego że to jest rzecz znacznie lepsza. Wir können nicht sehr viel sagen über diesen Moment. Nie mogę wiele powiedzieć co do tego momentu. Aber eins können wir sagen. Ale jedno możemy powiedzieć. Wir werden den sehen, der für uns gestorben ist. Będziemy widzieli tego, który za nas zmarł. Zum ersten Mal seine Gestalt sehen. Po raz pierwszy będziemy mogli Jego postać zobaczyć. Zum ersten Mal
die Male in seinen Händen sehen. Oraz pierwszy będziemy mogli zobaczyć te znaki gwoździ w jego rękach. Zum ersten Mal seine Stimme hören. Oraz pierwszy będziemy mogli usłyszeć jego głos. Mehr sagt die Schrift uns nicht. Więcej na ten temat Pismo nam nie mówi. Aber ich wiederhole noch einmal, wir sehen den, der uns geliebt, sich selbst für uns hingegeben hat. Ale jeszcze raz to chcę powtórzyć, że będziemy widzieli tego, który nas umiłował i siebie samego za nas oddał. Aber es mag bis zu diesem Zeitpunkt noch eine Zeit vergehen. Ale co do tego punktu, może od tej chwili jeszcze upłynąć pewien okres czasu. Und das beschäftigt uns hier in diesen drei Abschnitten. I te trzy urywki, które żeśmy przeczytali, właśnie tym czasem się zajmują. Was wir bisher gesehen haben, ist wie ein Bild im Hintergrund. Das ist wie ein Bild im Hintergrund, was wir bisher gesehen haben. To, co żeśmy dotychczas widzieli, to jest po prostu tło tego obrazu. Und jetzt haben wir diese drei Ermunterungen, etwas zu tun, bis der Herr kommt. I teraz mamy do czynienia z tymi trzema rodzajami zachęty do czasu, aż Pan przyjdzie. Das hat auch ein wenig mit dem Ausharren zu tun oder dem Verharren, was wir heute gelesen haben. To łączy się też i trochę z tym wytrwaniem, o którym dzisiaj żeśmy czytali i mówili. Und in dem Lied haben wir gesungen, hilf uns, dass wir treu bewahren, was mir das Herz gefasst. I w pieśni mogliśmy też i to zaśpiewać. Dopomóż nam, abyśmy wiernie zachowali słowa Twoje. Und dabei bin ich an der ersten Stelle jetzt. I teraz możemy spojrzeć na pierwsze miejsce, które żeśmy czytali. To jest Księga Objawienia, drugi rozdział. Normalerweise soll man einen Vers nicht aus dem Zusammenhang herausnehmen. Zwykle to tak jest, że nie powinno się wyrywać jednego wiersza z całego urywka, w którym ten wiersz jest zawarty. Und deswegen will ich ganz kurz etwas sagen. I to dlatego tak całkiem krótko tylko ogólnie na ten temat powiem. Der Herr spricht hier von einem Zustand, der sehr schlecht ist. Pan mówi tu w tych wierszach, które są otoczką tego jednego, któryśmy przeczytali, o stanie tego zboru, który był bardzo zły. Wo sich vieles böse schon in die Versammlung eingeschlichen hat. Gdzie wiele zła się wślizgnęło pomiędzy wierzących do zgromadzenia. Wo man fast den Eindruck hat, es ist schon alles verloren. Gdy można by było mieć takie wrażenie, że wszystko jest już stracone. Aber dann sieht sein Auge einige, wie hier die übrigen genannt werden. Ale jego oko również widzi i takich niektórych, którzy tutaj są określeni tym mianem, ale mam też niektórych. Und denen gibt er das Wort, dass sie die Lehre nicht haben, das ist in Vers 24. I co do nich jest napisane w wierszu 24, że oni tej nauki nie poznali. Und denen sagt er jetzt diese ermunternden Worte. I o nich właśnie on wypowiada się w tych zachęcających słowach. Ich werfe keine andere Last auf euch. I nie wkładam na was innego ciężaru. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Ale to, co macie, to trzymajcie się tego mocno, aż ja przyjdę. 25 wiersz. Und jetzt möchte ich die Anwendung für uns machen. I teraz chciałbym te słowa zastosować w stosunku do nas wszystkich. Der Herr hat uns ein Wort gegeben. Pan darował nam swoje słowo. Er hat uns also die Lehre gegeben. W tym słowie darował nam swoją naukę. Wir haben das heute Mittag auch gesehen. Zuerst durch die Apostel, später schriftlich. Myśmy to dzisiaj do południa też i oglądali, że zostało to przekazane najpierw ustnie przez apostołów, a następnie przez ich pisma. Und wir können uns glücklich schätzen, dass wir es auch in unserer Sprache lesen können. I możemy to naprawdę bardzo cenić, że możemy również i to te pisma w naszym własnym języku czytać. Und jetzt fragen wir uns, wie machen wir das? I teraz musimy się zapytać, jak należy to wykonywać. Und es ist im Grunde ganz einfach. I zasadniczo ta sprawa jest bardzo prosta. Sobald wir irgendetwas verstanden haben aus der Schrift, na przykład, jeżeli żeśmy coś zrozumieli z Pisma, irgendeine Belehrung, die der Herr gibt, jakiekolwiek pouczenie, które Pan nam dał,
Und das ist ja ein Wachstumsprozess in unserem Leben. I z całą pewnością jest to proces, w którym my wzrastamy przez całe nasze życie. Dann erwartet der Herr von uns, dass wir uns auch so verhalten. To wiemy też i o tym dobrze, że Pan tego od nas oczekuje, abyśmy się według tego słowa, które żeśmy zrozumieli, również też i się zachowywali w naszym życiu. Manchmal sind es ganz direkte Anweisungen. Czasami są to bardzo bezpośrednie wskazówki. Zum Beispiel, dass die Frauen ihre Haare nicht schneiden sollen. Na przykład, że niewiasty nie mają obcinać swoich włosów. Dass den Männern gesagt wird, sie sollen ihre Frauen lieben, wie sich selbst, wie der Christus die Versammlung. Albo dla nas mężczyzn jest napisane, że mamy miłować nasze żony tak jak siebie samego, jak i Chrystus zgromadzenie umiłował. Das muss man nicht lange erklären. Takich wskazówek nie trzeba długo wyjaśniać. Das kann man sofort in die Tat umsetzen. To trzeba po prostu od razu obrócić w czyn. Aber es gibt natürlich auch viele Lehren. Ale naturalnie obok tego jest też i wiele takich nauk, die wir aus dem Zusammenhang verstehen, które my możemy tylko zrozumieć z całego urywka razem wziętego. Und es gibt viele Unterweisungen in Gottes Wort, a jest wiele też i takich wskazówek w Słowie Bożym, die wir dann verstehen, wenn wir den Charakter verstanden haben, które będziemy mogli tylko wtedy zrozumieć, jeżeli żeśmy zrozumieli charakter danego urywka, danej księgi. Das heißt, wir müssen das Wort Gottes lesen. To wszystko dla nas oznacza, że powinniśmy ciągle czytać na nowo Słowo Boże. Und dann erkennen, dass der Herr auch grundsätzlich sagt. I przyznać to, że Pan ma nam do przekazania bardzo zasadnicze rzeczy, dass wir dann auf bestimmte Situationen unseres Lebens anwenden müssen. Które musimy w konkretnych sytuacjach naszego życia koniecznie zastosować. Ich will mal ein Beispiel geben. Chcę to teraz zobrazować na przykładzie. Paulus zitiert einmal den Herrn Jesus. Paweł zacytował kiedyś słowa Pana Jezusa, der gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Który powiedział, darować jest znacznie bardziej błogosławioną rzeczą niż przyjmować. Und jetzt verstehen wir, das ist ein göttlicher Grundsatz. I teraz możemy to zrozumieć, że to jest Bożą zasadą. Und dann ist es an unsere Verantwortung gerichtet, wie wir damit umgehen. I teraz to zależy od naszej odpowiedzialności, w jaki sposób my to obrócimy w czym, w naszym życiu. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, ale jest też i inny aspekt, der damit zusammenhängt, dass wir die Wege Gottes im Ganzen einmal verstehen. Który jest zależny od tego, czy zrozumiemy drogi Boże w ogólności, jako całość tych dróg. I tak poboczną uwagę chciałbym teraz podać. Jeśli mówię o rozumieniu Pisma, to wcale nie mam na myśli, że jesteśmy w stanie zrozumieć całe Pismo. Ale ich glaube doch, wenn wir aufrichtig sind, ale jednak też i jestem przekonany, że jeżeli będziemy w naszym życiu szczerzy i chcielibyśmy naprawdę poznawać myśli Boże w stosunku do nas, to też takie nastawienie nam pomoże zrozumieć Jego Słowo. Paweł pisał do Tymoteusza, a Pan daruje ci zrozumienie wszystkich tych rzeczy. Da sehen wir schon den Zusammenhang. I z całego tego urywka możemy też i zrozumieć, das Verständnis kommt von dem Herrn, że zrozumienie tej sprawy pochodzi od Pana. Und in unserem Herzen ist das aufrichtige Verlangen, etwas zu erkennen. Ale w naszym własnym sercu musi powstać szczere pragnienie, aby rzeczywiście to poznawać. Und so darf sich im Lauf eines Lebens eine Kenntnis des Wortes und der Gedanken Gottes bilden. I w przeciągu całego naszego życia z pewnością stwierdzimy coraz to większe zrozumienie dla myśli Bożej i Jego Słowa. Jeszcze raz to powtarzam, że obojętnie ile będziemy mieli lat, może się już zestarzejemy, to i tak Słowa w pełni nie zrozumiemy w każdym szczególe.
deswegen sagt er, haltet, was ihr habt. I to dlatego Pan do nas mówi, trzymaj mocno to, co już masz. Wenn wir ein Verständnis haben über das Zusammenkommen, jeżeli mamy swego rodzaju zrozumienie praw dotyczących wspólnego zgromadzania się, dann sagt er, halte das fest, bis ich komme. To mówi do nas, trzymaj się tego mocno, aż ja przyjdę. Oder mal etwas ganz anderes. Albo jeszcze z innej strony patrząc, wenn der Herr sagt, die Heiligen gehen nicht verloren, jeśli Pan mówi do nas, że święci nie pójdą na wieczne potępienie, dann halte das fest, bis ich komme. To trzymaj się tego mocno, aż ja przyjdę. Ich möchte dazu mal zwei Verse lesen aus dem Timotheusbrief. I chciałbym co do tego przeczytać dwa wiersze z listu do Tymoteusza. Aus dem zweiten Brief. Z drugiego listu Tymoteusza, do Tymoteusza. Kapitel 1, Vers 13 und 14. Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 13 i 14 wiersz. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co ci dobrego powierzono, trzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Das heißt, Timotheus hatte etwas, was er bewahren sollte. To oznacza, że Tymoteusz posiadał coś, co już miał strzec, zachowywać. Und Paulus sagte von sich, a Paweł powiedział o samym sobie, dass er und seine Mitarbeiter sich fühlten als Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Że on i jego współpracownicy traktują siebie samych jako tych zarządców różnorodnej prawdy Bożej. Das ist jetzt nicht was materielles, was bewahrt werden sollte. Nie chodzi tutaj o dobra materialne, którymi należy odpowiednio zarządzać. Oder etwas materielles, über das ein Verwalter gesetzt war. Bo wielu było rządców, którzy byli postawieni nad rzeczami materialnymi. Nie, tu chodzi o tą naukę Słowa Bożego. I taki, który zarządza tą prawdą, powinien ją jasno i zrozumiale dalej podawać. A ten, który to słyszy, powinien to zachowywać stosować. Und es auch nicht verändern. Ale również też i w międzyczasie nie zmieniać. Das ist sicherlich einmal die Verantwortung des Verwalters. To z całą pewnością najpierw jest to położone w odpowiedzialności tego zarządcy. Und wenn wir an die Christenheit denken, i gdy pomyślimy o całej historii chrześcijaństwa, von der wir ein Teil sind, której jesteśmy też i cząstką, to musimy z wielkim zawstydzeniem to wyznać, jak wiele z tych praw zanikło i w zły sposób zarządzano nimi. Wczoraj czy dzisiaj w związku z chrztem pojawiło się takie jedno określenie, dass die Taufe in der Kirche als ein Sakrament betrachtet wird, durch das man die Sünden, durch das man Sündenvergebung bekommt. Że chrzest nie należy traktować jak sakrament, przez który miałby człowiek otrzymać przebaczenie grzechu. Ein Beispiel dafür, dass man das Gut nicht gut verwaltet hat. To jest właśnie przykład tego, że to dobro prawdy Bożej nie zostało w dobry sposób dalej w chrześcijaństwie zarządzane. Und jetzt sagt der Herr zu uns, zu jedem einzelnen von uns. I teraz Pan do nas każdego z osobna kieruje się i mówi, was du hast, halte fest, że to co masz, trzymaj się tego mocno i zachowuj to słowo. Und ich möchte jetzt noch mal einen Vers aus dem Römerbrief lesen. I jeszcze jeden wiersz chciałbym przeczytać z listu do Rzymian. Aus Kapitel 6. 6 rozdziału.
Es scheint kein Zusammenhang zu sein, aber ich werde versuchen, ihn herzustellen. Kapitel 6, Vers 17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Wydaje się, że ten wiersz nie ma powiązania z tym, co teraz, o czym teraz mówimy, ale ja spróbuję to zaraz wyjaśnić. 6 rozdział, 17 wiersz listu do Rzymian. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. Vielleicht fragt man sich, wie die Lehre ein Bild sein kann. Może ktoś siebie samego zapytać, jak nauka Pisma Świętego może być określana zarysem, albo takim rysunkiem, szkicem. Wir verbinden ja damit entweder etwas, was wir hören. A więc musimy to połączyć z tym, co my słyszymy. Oder etwas, was wir lesen. I z tym, co my czytamy. Und ich mache jetzt eine Anwendung. I to zastosuję teraz w praktycznym przykładzie. Ich denke, das Leben unseres Herrn, das ist das Bild, das wir vor uns haben. Ja myślę, że życie naszego Pana to jest taki obraz, który mamy ciągle mieć przed sobą. Der Herr musste natürlich nicht lernen in dem Sinne wie wir. Naturalnie Pan nigdy nie musiał się tego uczyć, tak jak my musimy się uczyć. Er war ja selbst das Wort. Bo on sam był Słowem, aber wenn er sich auf der Erde als der Knecht bewegt, ale gdy on jako sługa Boży tu na tej ziemi chodził, tut er das als ein abhängiger Mensch, to czynił to jako zależny człowiek. Dem Gottes Wort über alles. I dla niego Słowo Boże obowiązywało ponad wszystkim. Und wenn er der Gerechte genannt wird, i gdy on tutaj jest nazywany tym Sprawiedliwym, dann deshalb, weil er ein Leben geführt hat, das nach den Gedanken Gottes war. To tylko z tego powodu, że on prowadził swoje życie, które było zgodne z myślami Bożymi. Von Anfang bis zum Ende. Od samego początku aż do końca. Und ich mache diese Anwendung, dass wir diesem Bild der Lehre übergeben worden sind. I ja teraz chciałbym to zastosować w taki sposób, że właśnie temu obrazowi, który przedstawiłem, my zostaliśmy teraz powierzeni. Ich verbinde das auch mit der Ermunterung an Timotheus, das Bild gesunder Worte festzuhalten. I połączę to teraz z tym słowem skierowanym do Tymoteusza, który otrzymał pouczenie, że zachowaj ten obraz albo ten zarys zdrowych słów. Denn die Verkündigung der Lehre hängt immer mit der Person unseres Herrn zusammen. Dlatego, że głoszenie nauki zawsze jest powiązane z osobą naszego Pana. Jest takie jedno miejsce z listu do Galacjan, głęboko sięgające do serca. I mówi tam Paweł do wierzących, a ja wam wymalowałem przed oczami waszymi Chrystusa ukrzyżowanego. Oczywiście jest to tam wymienione w powiązaniu z samym urywkiem. Ale to wyrażenie jest takim plastycznym właśnie zobrazowaniem tego, o czym mówiliśmy, żeby przed oczami tych słuchaczy Chrystus był jakby wymalowany. I dlatego też i my ciągle łączymy naukę Pisma Świętego z osobą naszego Pana. I dlatego chcielibyśmy jeszcze raz sobie wziąć do serca te słowa, że to, co masz, trzymaj się tego mocno, aż ja przyjdę. I tu w tym widzimy to stałe, równomierne trzymanie się tego i nie opuszczanie czegokolwiek. I teraz chciałbym przejść do przeczytanego drugiego miejsca z Ewangelii Łukasza. Kapitel 19. 19 rozdział. Das ist ja Teil eines Gleichnisses, das der Herr Jesus gesagt hat.
Są to słowa, które pochodzą z przypowieści, jaką podał Pan Jezus. Und wenn wir hören, dass er von einem hochgeborenen Mann spricht, jeżeli tutaj czytamy o tym, że Pan tu daje przykład takiego człowieka szlachetnego rodu, vers 12 ist das, i to jest zawarte w 12 wierszu, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. I czytamy tutaj, że on miał udać się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Dann ist dem Bibelleser wohl klar, dass der Herr hier von sich selber redet. To z pewnością wszystkim czytelnikom Biblii jest to od razu jasne, że Pan tutaj tą osobę za pomocą tej osoby przedstawia samego siebie. I on mówi tutaj w tym podobieństwie, że on ma sług, których zostawia tutaj, i on im powierza zadania do wykonania. I oni mają działać do momentu, aż on przyjdzie ponownie. Und jetzt haben wir ein Bild vor uns, das von Jüngerschaft redet. I teraz mamy przed sobą taki obraz, który nam pokazuje, co to jest sprawa uczniostwa. Von der Tatsache, dass wir hier auf der Erde für den Herrn etwas tun können. Z tego punktu, z tego faktu, że my będąc tutaj na tej ziemi, możemy coś dla Pana uczynić. Und wir kennen gut das Bild, das die Bibel braucht von einem Leib. I my dobrze znamy ten obraz, który Biblia używa w postaci jednego ciała. Der Glieder hat mit unterschiedlichen Funktionen. Ciała, które ma członki, które obdarowane są różnorodnymi funkcjami. Und wir wissen, dass das Wort dann von Gnadengaben spricht. I wiemy o tym również, że Słowo Boże mówi o darach łaski, które możemy wykonywać dla dobra całego ciała. My to podobieństwo troszeczkę w innej formie znajdujemy również w Ewangelii Mateusza. Und der wesentliche Unterschied, auf den ich eben kurz zu sprechen kommen möchte, ist, i ta zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma Ewangeliami, którą chciałbym krótko teraz przedstawić, składa się z tego, in diesem Gleichnis hier bekommt jeder dasselbe, że w tym podobieństwie z przeczytanej Ewangelii Łukasza każdy z tych sług otrzymuje dokładnie taką samą wartość do zarządzania. Bei Matthäus sind die Ausgangssummen unterschiedlich. Ale w przypadku Ewangelii Mateusza te sumy początkowe, które słudzy otrzymują, są różnej wysokości. Aber das Ergebnis ist jeweils auch unterschiedlich. Ale również też i efekt ich działania jest różnorodny. Und wir sehen hier, dass es dem Herrn gar nicht so sehr auf die Menge des Erhandelten ankommt. I z tego urywku możemy to zauważyć, że Panu tak nie tak bardzo zależy na tej ilości tego uzyskanego zysku, jaki ten sługa zdobył, ale odnosimy takie wrażenie, że Pan tutaj wynagradza ten sposób, w jaki ten człowiek działał i pracował dla Pana. Das heißt, ob man überhaupt für ihn tätig geworden ist. W ogóle to powstaje pytanie, czy on w ogóle był czynny dla swojego Pana. Wir lesen ja jeweils am Ende von einem Knecht, der nicht gehandelt hat. Dlatego, że pod koniec tej przypowieści czytamy o takim słudze, który w ogóle nie działał dla swojego Pana. Aber ich möchte jetzt einfach auf dieses Wort eingehen, handelt, bis ich komme. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na te słowa, które Pan powiedział, i działajcie, albo obracajcie tymi dobrami, póki ja nie przyjdę. Ja myślę, że to Pan właśnie od nas tego oczekuje, abyśmy nie żyli wyłącznie tylko dla siebie samych. Że są takie zakresy naszego życia, które my musimy tylko dla siebie samych wykonać, to dla każdego z pewnością jest też jasne. Dlatego, że my staramy się o dobro naszego ciała.
Tak też i Paweł zalecił Tymoteuszowi i używaj po trosze wina z powodu wielu dolegliwości twoich. Oder wir haben auch eine Verantwortung für unsere Familien, wenn der Herr uns eine gegeben hat. Również też i ponosimy odpowiedzialność za naszą rodzinę, jeżeli zostaliśmy nią obdarzeni. Wir haben Verantwortung auch für unsere Eltern. Mamy również też i odpowiedzialność za naszych rodziców. Es gibt ein Wort, das einen zuerst etwas erschrecken lässt. Jest takie jedno słowo, które na pierwszy rzut oka może przerazić, gdy się czyta. Der erste Timotheus wäre für die seine nicht so richtig schlechter als ein Ungläubiger. Który mówi, że ten z pierwszego listu do Tymoteusza, że ten, który nie ma troski o tych, którzy są jego własną rodziną, ten jest gorszy niż człowiek niewierzący. Ich glaube, das sind irdische Pflichten, die wir haben. Ja myślę, że we wszystkich tych obowiązkach, które my na tej ziemi posiadamy, die wir doch auch mit dem Herrn erfüllen wollen. Powinniśmy je wykonywać też i razem z Panem. Und doch denke ich, a jednak też i myślę obok tego, dass der Herr mehr von uns erwartet. Dass der Herr mehr von uns erwartet. Że Pan jeszcze oczekuje od nas czegoś więcej. Aber ich möchte jetzt nicht das ganz große vorstellen zunächst einmal. A nie chciałbym tego zbyt szeroko przedstawiać. Das ist nämlich eine Gefahr, die wir haben. Dlatego, że to mianowicie jest też swego rodzaju niebezpieczeństwem, z jakim się stykamy. Wenn wir an Dienst für den Herrn denken. Gdy myślimy o wykonywaniu służby dla naszego Pana, i wtedy od razu staje przed naszymi oczami sługa Pana w postaci misjonarza, albo takiej siostry, jak żeśmy słyszeli, która działa na terenie wysp Filipiny, która zrezygnowała z całą pewnością z dobrego stanowiska na skutek dobrego wykształcenia, jakie zdobyła, tylko po to, aby służyć całym sercem Panu. Ale ja dla zachęty, dla nas wszystkich, chciałbym to podkreślić, że każda służba rozpoczyna się od małych rzeczy. A nie tak, jak ja kiedyś słyszałem od kogoś, ohne dass ich die Geschwister irgendwie jetzt herabsetzen möchte. Nie mam tu na myśli, żeby kogokolwiek tutaj poniżać z tych wierzących, którzy to powiedzieli. Das war dort in der Gemeinde der Brauch, wenn jemand getauft wurde. Bo w tej społeczności, akurat chrześcijańskiej, był taki zwyczaj, że jak ktoś został ochrzczony, dann wurde er sofort gefragt, was glaubst du, was du jetzt im Reich Gottes tun musst oder tun kannst? To natychmiast stawiano mu pytanie, jak myślisz, co ty mógłbyś wykonywać w Królestwie Bożym dla Pana? Das ist unmöglich. Było to, jest to z pewnością bardzo nierozsądne pytanie. Wer sich bekehrt hat und dann getauft wird, der ist noch ein Baby. Bo taki człowiek, który się nawrócił i dopiero co został ochrzczony, to w sensie duchowym on jest niemowlęciem. Der muss erst laufen lernen. On najpierw musi nauczyć się chodzić. Wir müssen dir helfen dabei. A my musimy mu pomagać w tej nauce. Er muss ein wenig auch von der Lehre verstanden haben. On musi troszeczkę bardziej zrozumieć naukę Pisma. Und ich glaube, wenn er aufrichtig ist. I ja myślę, że taki człowiek, jeżeli jest sam w sobie szczery, dann bildet sich in seinem Herzen auch ein Empfinden dafür, wann der Herr ihn anspricht. To w jego sercu wykształci się takie poznanie tego, w jakim zakresie mógłby Panu służyć. Und als ein Beispiel für etwas, was ganz klein anfängt, lese ich einen Vers aus dem Kolosserbrief. I jako bardzo mały przykład, jako jeden z przykładów, że rozpoczyna się zawsze od bardzo małej służby, chciałbym przeczytać jeden wiersz z listu do Kolosan. Trzeci rozdział listu do Kolosan, 23 wiersz. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Ich finde jetzt den einen Vers nicht sofort, der steht, ihr dient dem Herrn Christus. Das steht auch im Kolosserbrief, da müsst ihr mal eben lesen. Danke.
Ja, Vers 24 am Ende. Również też i pod koniec 24 wiersza te słowa chciałbym przytoczyć. Gdyż Chrystusowi Panu służycie. Da werden Knechte angesprochen. W tym urywku Słowo Boże jest skierowane do sług. Und das waren in der Regel zu der Zeit Sklaven. I z reguły w tym okresie czasu, w którym ten list był pisany, tymi domowymi sługami byli przeważnie niewolnicy. Die hatten kaum eine freie Zeit, um etwas für den Herrn zu tun. I oni z pewnością też i dysponowali odrobiną wolnego czasu, aby mogli też i dla swojego Pana coś uczynić. Aber der Herr sagt ihnen hier, ale Pan mówi tutaj do nich, dient dem treue euren irdischen Herrn, służcie wiernie swoim ziemskim Panom, und macht euch klar, dass ihr das für den Herrn im Himmel tut. I bądźcie tego świadomi, że tą służbę wykonujecie dla waszego Pana, który jest w niebie. Dass eure irdische Arbeit ein Dienst für den Herrn ist. I że wasza ziemska praca dla ziemskich panów jest jednocześnie służbą dla waszego Pana w niebie. Das setzt natürlich die richtige Haltung im Herzen voraus. To jest naturalnie te właściwe nastawienie, jakie powinno być w naszym sercu. Aber ich sage das, um uns zu ermutigen. Ale ja to też i po to mówię, aby nas zachęcić. Nicht sofort an große Dinge zu denken, wenn der Herr sagt, handelt, bis ich komme. I żeby od razu nie myśleć o wielkich przedsięwzięciach naszego życia, gdy czytamy te słowa, trzymaj się mocno tego, co poznałeś, aż ja przyjdę. I jeszcze może jeden przykład z Rzymian 12 rozdziału. Da gibt es eine kleine Aufzählung von Gnadengaben. Tu czytamy o takim zestawieniu darów łaski, które z całą pewnością jeszcze tu w tym miejscu nie jest doskonale dopełnione. Ósmy wiersz, 12 rozdział listu do Rzymian, 8 wiersz pod koniec. Lecz okazujcie miłosierdzie. I kto to czyni, niech to czyni z radością. Ich will einen Vers aus dem Jakobusbrief noch kurz zitieren aus dem Kopf. Chciałbym jeszcze jeden wiersz zacytować krótko z głowy z listu Jakuba. Ein reiner Gottesdienst ist dieser, że czystą służbą Bożą jest to, Witwen und Waisen in ihrer Drangsal zu besuchen. Aby wychodzić naprzeciw wdowom i sierotom w ich trudach, czy w ich ucisku, dosłownie. Wir spüren, wie viele Dienste für den Herrn es gibt, die wir gar nicht äußerlich erkennen, oder die andere nicht erkennen, oder kaum erkennen. Czy to zauważamy, jak wiele jest służb, które możemy wykonywać dla Pana, które w ogóle nie będą zauważane przez ludzi z zewnątrz? Und dann nehmen wir einmal das Beispiel des Körpers. I teraz weźmy jeszcze raz ten przykład naszego ciała. Da lesen wir im Epheserbrief unter anderem von Gelenken der Darreichen. Bo czytamy też i w tym liście o tych wszystkich stawach, które wzajemnie się zasilają. Das heißt, das Gelenk einer Hand oder die Gelenke einer Hand sind nötig. To znaczy, że wszystkie stawy jednej ręki są potrzebne, damit ich mit der Hand etwas tun kann. Aby mógł tą ręką coś wykonywać. Was man sieht, ist, was die Hand bewirkt. To, co ręka wykonuje, to można zauważyć. Was man nicht sieht, ist das, was die Gelenke bewirken. Ale nie można zauważyć tego, co również wykonują wszystkie stawy. Und an dieser Stelle werden wir ermuntert, solche Gelenke zur Darreichung zu sein. I w tym miejscu jesteśmy zachęcani do tego, abyśmy właśnie byli w służbie dla Pana tego rodzaju stawami wzajemnie się zasilającymi. Noch ein letztes Beispiel. I jeszcze ostatni przykład. Das Leben Samuels. Samuels im Alten Testament. Życie Samuela przedstawione w Starym Testamencie. Jest dazu relativ junger, der als Kind zu Eli, dem Hohenpriester, gekommen, um dort zu dienen. On jako maleńkie dziecko został przyprowadzony na służbę do kapłana Heliego. Es wird nicht sehr viel über seinen Dienst gesagt. Niewiele jest tam powiedziane co do jego służby. Aber wenn wir die Geschichte mal lesen, ale gdy przeczytamy historię jego życia, fallen uns drei, vier einzelne Sätze auf.
to z pewnością zauważymy 3-4 pojedyncze zdania dotyczące tej służby. Die sind wie ohne Zusammenhang in den Text eingestreut. Zdania, które wydawałoby się bez powiązania z całym tekstem, są tu i tam rozproszone. Da gibt Gott ein Urteil über Samuel. I tam Bóg podaje swoją ocenę Samuela. Und da sehen wir, dass die Wertung Gottes immer höher wird. I z tych miejsc możemy jasno zauważyć, że ta ocena Boża z miejsca na miejsce, im dalej, coraz to bardziej jest pozytywna i coraz to wyższa. Bis zu dem Zeitpunkt, aż do takiego punktu czasowego, wo auch das Volk erkannte, dass als Prophet von Gott bestellt war. Aż cały naród przyznał to oficjalnie, że Samuel został ustanowiony prorokiem w Izraelu przez samego Pana. I taka powinna być zdrowa służba każdego sługi w jego służbie dla Pana. Dwa warunki muszą być spełnione. Po pierwsze, pokorny musi być. A po drugie, musi mieć serce dla Pana. I ja myślę, że jeżeli te warunki będą spełnione, to Pan pokaże każdemu tą służbę, która jest dla niego odpowiednia i może ją dla Pana wykonywać. I potem Pan oczekuje tego, abyśmy w tej służbie wytrwali. Wytrwali w służbie. Vielleicht sogar in Situationen, wo wir keinen Erfolg sehen. Ich mache Erfolg mal in Anführungszeichen. I może to nawet w takich sytuacjach, w których nie będziemy mieli, tu w cudzysłów trzeba wziąć słowo, sukcesów widocznych. Vielleicht hat mancher Evangelist solche Augenblicke, wo er ein wenig niedergeschlagen ist. Może być też i w życiu jakiegoś Ewangelisty taka chwila, w której on będzie przygnębiony. Bo zaplanowano ewangelizację. I wchodzi ewangelista do tej sali i rozgląda się wśród siedzących i stwierdza, w większości przypadków to są wierzący, których ja znam z miejscowego zboru. I również do takiego ewangelisty Pan powiedział to słowo: działaj, póki ja przyjdę, nie przyjdę. I może Pan da nam też i zachętę w następującym wierszu. Gdzie czytamy w Księdze Izajasza: na próżno się trudziłem i nadaremnie zużywałem moją siłę. A to powiedział o sobie ten największy sługa Boży. Deswegen möchte ich das auch als Ermunterung hier für uns jetzt in den Raum stellen. I to dlatego chciałbym też i dla nas wszystkich jako zachętę na tej sali dla każdego podać, żebyśmy się nie entmutigen lassen, abyśmy się nie zniechęcali, sondern auch daran denken, dass der Herr kommt. Ale też ciągle o tym pamiętali, że Pan przyjdzie. Und ich darf das, glaube ich, auch hinzufügen, sein Lohn mit ihm. I z pewnością możemy też i to dodać, że jego syn razem z nim. Sein Lohn. Przepraszam. I jego zapłata razem z nim. Dann haben wir aus 1. Korinther 11 diesen Abschnitt gelesen. Czytaliśmy również też i jeden urywek z pierwszego listu do Koryntian z 11 rozdziału. Da ist jetzt zumindest im Deutschen nicht dasselbe Wort, bis er kommt, bis ich komme. Tu jest takie same słowo użyte, aż ja przyjdę. Aber es gibt uns doch hier den Hinweis, dass wir etwas tun können, solange wir auf der Erde sind. Ale z całą pewnością otrzymujemy tutaj wskazówki, które dotyczą pewnego rodzaju służby, którą możemy wykonywać na tej ziemi, aż Pan przyjdzie. Bis der Herr kommt. Aż Pan przyjdzie. Und dann hat das ein Ende. I wtedy ta służba się zakończy. Aber ich möchte ganz kurz auf diesen Abschnitt eingehen.
I bardzo krótko chciałbym na temat tego urywku powiedzieć. Weil es auch unsere Herzen anspricht. Dlatego, że ten urywek przemawia do głębi naszych serc. Der Apostel spricht hier von der Nacht, in der Jesus überliefert wurde. Apostoł mówi tutaj o tej nocy, w której Pan został wydany. Und wir haben heute Mittag auch gehört von Karl-Heinz. I dzisiaj w południe żeśmy słyszeli słowa naszego brata Karl-Heinza, dass wir zusammenkommen, um das Brot zu brechen, że to zgromadzenie, aby wspólnie łamać chleb, und die Worte des Herrn im Herzen haben, tut das zu meinem Gedächtnis. Powinno być ukierunkowane tymi słowami, które powinniśmy mieć ciągle w sercu, że Pan powiedział, czyńcie to na moją pamiątkę. Das heißt, wir denken an den Herrn in dieser Stunde. To znaczy, że my w tej godzinie mamy myśleć tylko o Panu. Wir können das nicht immer von unserer Errettung trennen. Nie zawsze jesteśmy w stanie to oddzielić od naszego własnego zbawienia. Das sagt der Herr ja auch, wenn er das einsetzt. Pan też i o tym mówi, gdy to postanowił. Ale pomimo tego, ten charakter tej godziny powinien być zawsze ukierunkowany tymi słowami. Czyńcie to na moją pamiątkę. I teraz mamy przed naszymi oczami tą znamienną Wielką Noc. Vielleicht auch den folgenden Tag, wenn er noch vor Pilatus steht. Może też i następny dzień, gdy Pan stanął przed Piłatem. Die Nacht, die sozusagen mit Gethsemane anfing. Ta noc, która rozpoczyna się tą modlitwą Getsemane. Was können wir dazu sagen, wenn wir den Herrn in diesem ringenden Kampf sehen? Co możemy do tego powiedzieć, gdy widzimy opis Pana, który w tym gorącym boju jest na kolanach? Empfinden, dass wir zurückhaltend sein müssen mit unseren Worten. I z pewnością to odczuwamy, że powinniśmy się tutaj w naszych słowach bardzo oszczędnie wyrażać. Powinniśmy być tacy powstrzymujący się z odległości stojących. Powściągliwi. Aber eins sehen wir doch. Ale jedno tutaj możemy zobaczyć. Der Herr dachte an Golgatha. Der Herr dachte an Golgatha. Pan myślał tutaj o Golgocie. I on doskonale wiedział, czym jest grzech w oczach Bożych. I on wiedział dobrze o tym, co jest opisane w drugim liście do Koryntian, że to musi się urzeczywistnić. Ten, który nie znał grzechu, został przez niego za nas grzechem uczyniony. I troszeczkę możemy się tylko domyślać o tej wielkiej nędzy, tym wielkim boju, jaki się odbywał w jego sercu. Do tej nocy również należy to zdarzenie, że Pan wraca z powrotem z tej modlitwy i widzi, że jego uczniowie zasnęli. My może tak szybko nad tymi słowami przechodzimy, gdy to czytamy, ale czy też i tego nie możemy sobie wyobrazić, że w tym momencie Pan oczekiwał współczucia ze strony uczniów? Szczególnie ze strony tych, którzy byli dla niego tak bliskimi. I powiedział do nich, nawet jednej godziny nie byliście w stanie ze mną czuwać. I wtedy przychodzą nieprzyjaciele, aby go pojmać. A na ich czele Judasz. Co musiało się wtedy dziać w sercu Pana naszego? Ty wydajesz Syna Człowieczego pocałunkiem? I oni przyszli, aby pojmać go, jakoby on był złoczyńcą. A jednak dalej się wstawia za swoimi uczniami, mówiąc do nich,
A tym pozwólcie odejść, jeśli mnie szukacie. I wtedy go związali jak złoczyńcę i odprowadzili w pętach. Und er steht vor den Obersten seines Volkes und weiß genau, sie suchen einen Grund, um mich zu Tode zu bringen. I wtedy on stanął przed przełożonymi tego narodu i doskonale wiedział o tym, że wszyscy oni szukali powodu, który by im umożliwił skazanie go na śmierć. I gdy ten tekst się czyta w Ewangeliach, to odnosi się takie wrażenie, że oni już rozpoczęli swoje czyny i swoje działanie, zanim w ogóle wyrok został wypowiedziany. I gdy oni ten upragniony wyrok mogli w końcu ogłosić, ungerecht, całkowicie niesprawiedliwy, dann bringen sie ihn zu der weltlichen Instanz, wtedy zaprowadzili go do tej sędziowskiej instancji światowej, um durch sie dann ausführen zu lassen, was sie in ihren Herzen hatten, aby mogli wykonać wszystko to, co mieli ukryte w swoich sercach. Und sie kommen mit den Worten, wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, hätten wir ihn hier gar nicht gebracht. I przyszli do niego z takimi słowami: gdyby ten nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. Gdy Piotr głosił Ewangelię Korneliuszowi, to on powiedział o Panu, ten, który chodził i dobrze czynił dla wszystkich tych, którzy byli w grzechu pogrążeni. Dlatego, że Bóg był razem z nim. I gdy widzimy teraz stojącego go przed Piłatem, ten człowiek ogłasza niesprawiedliwy wyrok. A poświadczył to niejednokrotnie, że ja w tym człowieku nie znajduję żadnej winy. Ale słysząc ten tłum, który krzyczał do niego: precz z nim, ukrzyżuj go. I wtedy Pan powiedział do uczniów swoich: to jest moje ciało, które zostało dla was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. I wtedy też i podał uczniom swoim kielich, tak jak i tutaj opisuje to Paweł. I teraz może nasze myśli kierują się do tych trzech godzin ciemności. I nie mam odwagi, aby cokolwiek na ten temat powiedzieć. Może tylko to krótkie zdanie. Pan tą wieczność naszej kary za grzechy nasze tam w tych trzech godzinach poniósł na sobie. Ten, który nasze grzechy na swoim ciele tam na krzyżu niósł. Sagt der Apostel Paulus hier als eine Feststellung. I teraz apostoł Paweł mówi jako stwierdzenie: so oft er das Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt er den Tod des Herrn, bis er kommt. Ilokrotnie będziecie śmierć Pana ogłaszać, jeść ten chleb i pić z tego kielicha, to będziecie ogłaszać na jego pamiątkę i jego śmierć. Spüren wir nicht da auch den Wunsch des Herrn, tu das, bis ich komme? Czy nie odczuwamy tutaj tego życzenia Pana: czyńcie to, aż ja przyjdę? Und ich sage mit ganzem Bewusstsein Wunsch. I ja to mówię teraz świadomie całkowicie. Weil in meiner Jugend das manchmal wie folgt formuliert wurde. Wie folgt in meiner Jugend so mit folgenden Worten formuliert wurde.
Bo w mojej młodości to czasami słyszałem w następujących słowach sformułowane so mit einer Frage, w formie takiego pytania: bist du dem Herrn schon gehorsam und nimmst am Brotbrechen teil? Czy nie chciałbyś być Panu posłuszny i nie brać udziału w łamaniu chleba? Ich glaube für mich, dass es nicht eine Frage des Gehorsams ist. Bo ja myślę sam dla siebie, że to nie jest sprawa posłuszeństwa, sondern dass es das ist, dass ich sehe, der Herr hat einen Wunsch in seinem Herzen. Nie, to należy tak widzieć, że Pan miał takie szczególne życzenie w swoim sercu. Und dann möchte er, dass ich diesem Wunsch nachkomme. I On sobie tego życzy, abyśmy też i to życzenie wykonali. Und das sagt er ja auch, tut das doch zu meinem Gedächtnis. I On to powiedział, że czyńcie to na pamiątkę moją. Und damit schließt sich eigentlich der Kreis zu unserer Betrachtung in der Apostelgeschichte. I tym samym też i ten krąg teraz zatacza się i kończy się o tym, co żeśmy rozważali w Dziejach Apostolskich. Ich will jetzt nur diesen einen Punkt herausheben. I chciałbym tylko uwypuklić jeden punkt. Sie verharrten im Brechen des Brotes. Czytaliśmy tam, że oni trwali w łamaniu chleba. Und das, denke ich, richtet sich auch an unsere Herzen. I ja myślę, że to też kieruje się do naszych serc. Heute wurde auch einmal ganz kurz zitiert aus Hebräerbrief, das Zusammenkommen nicht zu versäumen. Dzisiaj krótko też i zostało to zacytowane z listu do Hebrajczyków: nie zaniedbujcie wspólnego zgromadzenia się. Wir verstehen vielleicht öfter darin, dass wir nicht mehr hingehen, dass wir nachlässig sind in dem Besuch der Stunden. I my bardzo często ten cytat sobie wyjaśniamy, żebyśmy nie zaniedbywali chodzenia na te godziny wspólnych zgromadzeń. Aber der Sinn dieser Stelle ist, es ganz aufzugeben, es gar nichts mehr zu tun. Ale tu sens tego miejsca jest taki, żebyśmy nie doszli do takiego stanu, w którym byśmy całkowicie zaprzestali to czynić na pamiątkę Pana i zgromadzać się ze wszystkimi. Das ist auch eine Tendenz in der Christenheit. Dlatego, że i tego rodzaju tendencją oglądamy w chrześcijaństwie dzisiaj. Es wird vielleicht nur noch einmal im Quartal gefeiert. Bo i tak się zdarza, że pamiątka śmierci Pana jest obchodzona tylko raz na kwartał. Einmal im Monat oder vielleicht noch einmal im Jahr. Raz na miesiąc, a czasami nawet tylko raz w roku. Bis man es vielleicht ganz aufgibt. A może dojdzie i do tego, że całkowicie się z niej zrezygnuje. Ich meine, der Herr ermuntert uns auch hier, tut das, bis ich komme. Ja myślę, że Pan nas i w tym miejscu zachęca, czyńcie to aż do czasu, gdy ja przyjdę. Mamy diese drei Punkte gesehen. I tak mogliśmy w tej godzinie te trzy punkty oglądać. Die von uns immer ein gewisses Ausharren, eine Energie, auch eine geistliche Energie erfordern. Rzeczy, które od nas wymagają duchowego zaangażowania i duchowej energii. Die Lehre seines Wortes festzuhalten. Pierwsze to było trzymać się mocno nauki Słowa Bożego. Ein Herz zu haben für den Herrn, das ihm dient. I mieć takie serce, które będzie dla Pana nastawione, aby Jemu służyć. Und ein Herz zu haben, dem es wertvoll ist, den Tod des Herrn zu verkünden. I mieć też takie serce, które będzie to odczuwało jako bardzo kosztowną rzecz, aby czynić pamiątkę śmierci Pana, aż On przyjdzie.